Hej, witam na moim kanale. Dziś postanowiłam wybrać 15 jesiennych palet z mojej kolekcji cieni i być może zainspirować Was do zrobienia tego samego. Tak bardzo jak lubię próbować nowości, a w szczególności palety cieni, bo to jest moja słabość, to nie znaczy, że o reszcie palet nie pamiętam. Mam swój system i wszystkie palety są wykorzystywane. Także dzisiaj pokażę Wam 15 palet z mojej starej kolekcji, które lubię używać jesienią i które wpędzają mnie w taki fajny jesienny nastrój. Jest tutaj jedna paleta, która jest stosunkowo nowa, natomiast reszta ma już głównie swoje lata albo na przykład została wydana na początku tego roku. Nie jest to prawda ciężko ten nastrój jesienny wzbudzić, ponieważ w ostatni weekend spadł u nas śnieg. Natomiast mam nadzieję, że nie utrzyma się długo i wrócimy do jesieni, ponieważ jeszcze mniej mało. Przede wszystkim nie jest to ranking, także kolejność jest zupełnie przypadkowa i zaczniemy sobie od pierwszej na mojej kupce, czyli od Pat McGrath. Jest to Mothership 6 Midnight Sun. Ja mam tutaj numerek, ponieważ te palety wszystkie wyglądają tak samo, a że mam je wszystkie, to ciężko je w szufladzie rozróżnić. Nie lubię ich trzymać w tych opakowaniach zewnętrznych, ponieważ za dużo czasu zajmuje, żeby się do nich dostać i nie motywuje mnie to zupełnie. Z ciekawostek jest to w ogóle moja pierwsza Mothership i w sumie jedyna, z którą mam tak skomplikowaną relację. Są momenty, kiedy ją kocham i używam non-stop, a są takie, kiedy po prostu jej nienawidzę i leży w kącie kilka miesięcy. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że też dostałam taką średnią partię tej palety, bo niektóre maty nie pracują dobrze, a moje te special shades tutaj są dosyć suche. Mimo wszystko zawsze jesienią do niej sięgam. Jedyne, o czym muszę pamiętać, to to, żeby zostawić tutaj dolną linię rzęs pustą, ponieważ niektóre z tych matów działają dosyć drażniąco na moje oczy, a że oczy mam dosyć delikatne i wrażliwe, no to wolę po prostu pominąć ten krok. Paleta jest bardzo ciepła, mamy tutaj piękne, brązowe, ciepłe odcienie. Mamy taką musztardę, cegłę oraz ciemny, bardzo brązowy kolor. Błyski także są bardzo wyjątkowe, zwłaszcza ten zielony tutaj jest po prostu przepiękny. Jak mówiłam, te special shades są dosyć suche w mojej palecie, więc muszę mocno je przyklejać, żeby nie spadały mi drobinki w ciągu dnia do oka. Natomiast spójrzcie na to. Piękne, to jest po prostu jesień w czystej postaci. Następna paleta to Heather Austin i Adept Cosmetics, jedna z moich ulubionych marek indie. Myślę, że patrząc na zawartość tej palety, nie muszę już nic więcej mówić. To jest po prostu perfekcja. Uwielbiam tak bardzo metaliczne, foliowe błyski. Maty też są bardzo dobrze napigmentowane i te właśnie kolory tutaj zieleni i burgundu, takiej zgaszonej pomarańczy, no to jest po prostu kwintesencja jesieni dla mnie. Błyski, wiadomo, może ten duochrom fioletowy do niebieskiego jest średnio jesienny. Natomiast jeżeli go przykryję, to paleta jest bardzo, bardzo jesienna. Paletka prezentuje się właśnie tak. Mamy tutaj dużo różnokolorowych cieni. Jak widzicie, duochromy, mocno metaliczne cienie. Kilka z cieni z tej palety. Warto jednak wspomnieć przy tej palecie, że błyski, zwłaszcza te znajdujące się w środkowej części, są bardzo mokre, można pod palcami wyczuć wręcz płatki i należy nakładać je bardzo spokojnie, ponieważ jeżeli nałożymy ich na przykład za grubą warstwę, bądź nie użyjemy dobrego kleju do glitteru, to zacznie nam po prostu opadać albo rolować. Także nie używam tej palety, jeżeli gdzieś się spieszę, natomiast jeżeli mam czas, to dokładnie cienką warstwą przyklepane na klej i trzyma się cały dzień. Kolejna paleta to klasyk Natasha Denona Metropolis Palette. To jest, szczerze mówiąc, paleta, o której pierwszej pomyślałam, kiedy postanowiłam zrobić taki filmik. To jest kolejna kwintesencja jesieni. Myślę, że nawet jeszcze lepsza niż poprzednia. Jest tak bardzo ciepła ta paleta i tonacja jest tak ciepła, że szczerze mówiąc, na początku trochę mi to przeszkadzało i nie mogłam się z nią polubić, natomiast kiedy dałam jej szansę i odkryłam pełen potencjał tej palety, nie da się nią zrobić krzywdy, nie da się zrobić tutaj brzydkiego makijażu. Ona jest po prostu perfekcyjna.
Z tego, co słyszałam, Natasza ją wycofuje. Widziałam ją jeszcze dostępną w kilku miejscach, także nie jest tak, że trzeba już biec, bo inaczej się jej nigdy nie dostanie, ale jeżeli kiedyś o niej myśleliście, a nie macie jej, no to raczej się pospieszcie niż czekajcie na jakieś super promocje. Błyski nie są tutaj jakieś zabójcze, Natasza nie, zresztą nie słynie z takich błysków, natomiast maty są pierwszej klasy. Jako następną pokażę paletę firmy Nomad. Jest to Whistler Snow Lodge. Jest to paleta dla mnie bardzo nostalgiczna i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jej pozbyć z mojej kolekcji. Na pierwszy rzut oka może nie jest jakoś bardzo jesienna, natomiast jeżeli zakryjemy ten rząd niebieski, to już bardziej, tak? Mamy brąz, mamy złoto, mamy piękne zielenie i czerwienie. To, co sprawia, że ta paleta jest tak wyjątkowa, poza nazwą, która jest bardzo mi bliska, to właśnie ta matowa zieleń, w ogóle cały ten rząd zielony jest perfekcyjny, natomiast ten zielony, ja nie kojarzę, że miała taką zieleń w swojej kolekcji, a wierzcie mi, że zielony to jest mój ulubiony kolor i mam chyba wszystkie możliwe odcienie zielonego. Ten zielony to jest taki jakby kolor świerku, kojarzy mi się z takim lasem iglastym, bardzo głęboki. Jeżeli mi się uda znaleźć zdjęcie, to wstawię Wam jakieś zdjęcie makijażu mojego z tą paletą. Jest to tak charakterystyczny zielony, że ludzie, którzy są równie zakręceni na punkcie palet do oczu jak ja, potrafią rozpoznać go na powiece. Zawsze, szczerze mówiąc, kiedy maluję się właśnie tym zielonym, dostaję pytania, o, użyłaś Whistler palet. No tak, tak, nie da się tego ukryć, jest naprawdę wyjątkowy. Jeżeli macie tą paletę w swojej kolekcji, to naprawdę polecam ją wyjąć na jesień również, bo mimo, że ten niebieski rzuca się w sumie jako pierwszy, kiedy otwieramy tą paletę, to naprawdę pozostałe cienie są bardzo jesienne. Nie muszę Wam zesłoczować ten zielony, bo nie wytrzymam. Makijaż tylko tymi trzema cieniami jest nieziemski. Ciężko mi nawet wytłumaczyć ten zielony. Ale nie wiem, czy macie też takie poczucie, że to jest taki las iglasty, ciemny? I kolejna paleta Nataszy Denony, tym razem Sunset Palette. Ja szczerze mówiąc, wiele palet mogłam tutaj Nataszy wyjąć, ponieważ sporo ich kojarzy mi się z jesienią, natomiast trafiło właśnie na Metropolis i na tą Sunset. Tutaj dużego zużycia nie zobaczycie, ponieważ jest to dla mnie nowa paleta, chociaż ona wyszła, jeżeli dobrze pamiętam, w 2018 roku. Kupiłam ją bodajże teraz we wrześniu, także zużycie jest znikome, kilka cieni wręcz jeszcze nie dotknęłam. Natomiast była to paleta, której brakowało mi w swojej kolekcji Nataszy i widząc ją na promocji postanowiłam po prostu uzupełnić moją kolekcję. Jeśli chodzi o kolorystykę, nie jest to jakaś bardzo oryginalna. Myślę, że w 2018, kiedy wyszła po raz pierwszy, zrobiła dużo większe wrażenie. Ta żółć tutaj pięknie rozjaśnia całą tą paletę i sprawia, że jest taka bardziej radosna. W tej palecie zdecydowanie królują pomarańcze, zarówno w błyskach, jak i w matach. Mamy też ciepłe brązy oraz tę właśnie żółć przepiękną. Także złoczuję Wam teraz kilka ulubionych cieni z tej palety. Chociaż tak jak mówię, nie mam jej długo, więc ciężko to mówić o jakichś ulubieńcach. Ten filmik oczywiście nie mógłby się odbyć bez Melt i Gemini. To jest już kultowa paleta jesienna. Sami zobaczcie, aż krzyczy po prostu jesień. Melt zbiera bardzo różne opinie. Ja nie do końca rozumiem dlaczego. Mam trochę ich palet i szczerze mówiąc z żadną nie mam jakichś większych problemów. Faktem jest, że ich cienie są bardzo, ale to bardzo napigmentowane i trzeba naprawdę nakładać je lekką ręką. Natomiast poza tym według mnie jest to bardzo, bardzo fajna marka. Nie jestem może jakąś wielką fanką ich błysków, są dosyć kruche, natomiast mają naprawdę wyjątkowe zestawy kolorystyczne i tonacje, których ze świecą szukać u innych marek. Próbka zieleni i musztardki. No i skoro jesteśmy przy marce, to może od razu powiem o tej palecie. To jest paleta świąteczna z zeszłego roku. Amory Mariposa. Dla tych, co jeszcze nie widzieli, ona wygląda tak. Przepiękny rząd zieleni, potem neutralny, taki
czerwono-pomarańczowy oraz burgundowo-fioletowy. Wydaje mi się, że ona nie dostała tej uwagi od publiczności, jaką powinna, ponieważ jest to świetna jakość, to szczerze mówiąc najlepsza jakość melta, jaką ja posiadam. A kilka miesięcy po wydaniu tej palety można było ją dostać za połowę albo nawet minus 75%. Coś poszło nie tak, jeśli chodzi o marketing czy logistykę, nie wiem. Natomiast no szkoda. Szkoda w tym roku, jak nie wiem, czy widzieliście albo nie, Melt dał takie 4 mini paletki powiązane z astrologią. Totalnie nie mój gust, więc nie jestem zainteresowana. Szkoda, bo miałam nadzieję, że będzie coś podobnego do zeszłego roku. Przyznajmy, że tego brokatu na moich palcach nie ma. Są to 3 piękne, głębokie maty. Jeśli chodzi o bardziej przystępne cenowo marki, mam tutaj paletę od Beauty Bay Wilderness. Ona jest po prostu... To też jest kultowa paleta, wydaje mi się, bo kilka razy się już wyprzedała. I chyba z właściwych przyczyn. Zwłaszcza tutaj ten rząd zielony, ta zieleń, to jest mistrzostwo świata. To jest zieleń, którą bardzo bym chciała znaleźć w innej formule, ponieważ formuła Beauty Bay nie jest moją ulubioną. Preferuję Nomad, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te dwie marki. Mamy piękne czerwienie, musztardkę, pomarańcze, zielenie. Znowu ten niebieski trzeba by pominąć. Natomiast szczerze mówiąc, teraz tak patrzę, to rzeczywiście to jest dosyć podobna paleta, to jest dosyć podobna kolorystyka do Nomad. Zobaczmy sobie oby. To jest trochę podobieństwa, nie? Czerwień, niebieski, zielony. Tyle, że Wilderness ma jeszcze pomarańcze i musztardy. Natomiast Nomad ma bardziej żółte złoto i brąz. No i rzeczywiście dosyć podobne. Zobaczmy sobie teraz ją z bliska. Jak widzicie, te błyski są bardzo mokre. Bardzo mokre. To nie jest tak, że ja je użyłam aż tyle razy, żeby mieć takie głębokie dziury w nich. One są po prostu bardzo miękkie. Soczuję Wam więc ten piękny zielony. No właśnie ta zieleń tutaj na palcu wskazującym to jest to. Ona wygląda na powiece w stosunku zabójczo. Dobrze, odpocznijmy już od tych zieleni i czas może na ciepłe brązy. Paleta Huda Naughty. Prezentuje się tak. Bardzo ciepła paletka. Bardzo dużo odcieni brązek, dla mnie trochę za dużo. Natomiast błyski są rzeczywiście bardzo foliowe i metaliczne. Moja relacja z Hudą także jest skomplikowana. Niektóre jej palety uwielbiam, niektóre zupełnie mi nie przypadają do gustu. Ta jest tak po środku, to znaczy, że czasem jej używam, ale szczerze mówiąc jakoś nie mam takiego zapędu, żeby koniecznie właśnie jej użyć. Natomiast zawsze, kiedy jej używam, jestem zadowolona. Brałam kilka błysków. Wyglądają bardzo podobnie do siebie. No ten jest może dosyć bardziej złoty, ale widać, że ta sama rodzina. I zostając przy chudzie, nie mogłam pominąć tej oto małej dziewiątki Nude Medium. Jest to moja ulubiona z tych nudowych palet. Uważam, że jak na dziewiątkę jest bardzo fajnie skomponowana. Mamy bardzo ciemny i bardzo jasny kolor. 4 błyski do wyboru. Często, szczerze mówiąc, z nią podróżowałam, ponieważ mogłam stworzyć z nią zwykłego nudziaka, mogłam pójść bardzo pomarańczowo albo taki smoky make-up na wieczór również się w nią udaje. Jest to też dosyć ciekawa tonacja, ponieważ to jest taki pomarańcz, ale przełamany różowym. Wiemy, że Huda kocha swoje różowe tonacje i nawet w tej palecie to widać. Ale jest naprawdę bardzo fajna i przeżyła już dobrych kilka prób czyszczenia mojej kolekcji i dalej się trzyma. Pomarańczka, złoto i taki brąz. Mam też dosyć starą paletkę od Marka Jacobsa. To jest 860 Extravagance. Przepiękne opakowanie, bardzo eleganckie. I szczerze mówiąc, nie wiem czemu jej częściej nie używam, bo pamiętam, że jak ją kupiłam, to byłam w niej zakochana. To złoto, ta zieleń, brąz jest po prostu bardzo elegancka, ale z pazurem. Jeżeli dobrze pamiętam, to już one nie są w sprzedaży. Jakiś rebranding ma się zdarzyć. Mam nadzieję, że formuła będzie tylko ulepszona, a nie pogorszona. Ale póki co możemy cieszyć się paletkami, które mamy już w swojej kolekcji. Ja mam ich może 4 czy 5 i ta jest moja ulubiona zdecydowanie. Trochę już sucha, bo ma swoje lata, ale nie szkodzi. Jeszcze daje radę.
A jeżeli nie jesteście fanami tak ciepłych odcieni, to może posiadacie tą paletkę w swojej kolekcji. KKW Beauty i paletka Camo. Wiem, że już nie jest dostępna, w ogóle KKW już w sumie nie ma. Ostatnio widziałam, że Kim wypuściła jakąś pielęgnację, ale chyba jeszcze do makijażu nie wróciła. To jest jedyna moja paletka tej firmy, natomiast bardzo się cieszę, że mam ją w swojej kolekcji. To jest moja jedyna paletka tej firmy, ale bardzo się cieszę, że mam ją w swojej kolekcji, bo jest naprawdę wyjątkowa. To jest właśnie takie camo, kaki, ale dosyć chłodne bym powiedziała. To nie są te zielenie, które przed chwilą słuchowałam Wam innych marek. To jest właśnie taka jesień, ale przybrudzona, trochę zmęczona. Natomiast ja bardzo lubię te odcienie. One też przepięknie wyglądają na powiece. I szczerze mówiąc, byłam bardzo pozytywnie zdziwiona jakością tych cieni, bo tak to była moja pierwsza paletka. No i ostatnia, jak się okazało, bo już się zwinęli. Ale byłam naprawdę, naprawdę pozytywnie zaskoczona. Całkiem ładne kolorki. Także jeżeli macie ją w swojej kolekcji, to wyjmować, bo to ona jest teraz świetna. Jesteśmy już na ostatku, zostały mi trzy. No może teraz powiemy o Anastasia. To jest właśnie ta najnowsza paleta, o której wspomniałam na początku filmiku. Anastasia Rose Metals. Bardzo jesienna kolorystyka, przepiękna, taka trochę grungy, też przybrudzona, ale po prostu bardzo wpasowująca się w jesienny klimat, jeśli o mnie chodzi. Formulacja też nie jest zła, trochę się osypuje, no ale to jest Anastasia, oni chyba inaczej nie potrafią. No i Rose Fire, mój ulubiony cień w tej palecie, oraz Haze. On jest bardzo mokry. I Nova, z tego co pamiętam, też mnie miło zaskoczyła. I kolor w sumie ziemi. Ona akurat jest już zrecenzowana na moim kanale, także jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej swatchy albo przykładowy makijaż, to zapraszam tam. Przedostatnia to malutki quad od Pat McGrath i za chwilę nie pamiętam, jak on się nazywa. Iconic Illumination. To jest też paletka świąteczna chyba sprzed 3-4 lat, nie pamiętam dokładnie. Same Special Shades. Bardzo żałuję, że Pat już tych formatów nie robi, bo to był naprawdę strzał dziesiątkę. Tutaj nie obędzie się bez zeswatchowania wszystkich. Ale są tylko 4, to damy radę. Cudeńko. Jesienne cudeńko. Kolor wina, ciemny brąz, zare, też przybrudzone złoto, no i ten astral, który nałożony jako topper jest po prostu jak tafla. Jedyne, co mogę zarzucić tej palecie, jeżeli tak to może powiedzieć, to to, że nie ma tu żadnego matu, więc zawsze ją muszę łączyć z czymś innym, natomiast jest to najlepsza formuła pad, więc ja nie mam z tym żadnego problemu i chętnie bym widziała więcej takich palet. I ostatnia paleta na mojej liście, 15, to Isa Maya i Industrial Palette. Bardzo ciekawe opakowanie. Wbrew pozorom nie jest takie trudne do przechowywania. O, tutaj widać, że wyłania się kobieta. Natomiast jest, szczerze mówiąc, to opakowanie jest bardzo tanie i ten plastik trochę boli przy cenie, która ta paleta osiągnęła. Natomiast paletka wygląda tak. Króluje tutaj zieleń, jest w kilku odcieniach. Mamy bardzo chłodny, jaskrawy, taki przybrudzony ze złotem, czerwień, brązy. Jest naprawdę piękna ta paletka. Nie do końca jestem inaczej zwarta swojej ceny, natomiast no mam ją już, więc nie będę nad tym rozmawiać. Ta paleta na pewno jest dla miłośników różnych tekstur, ponieważ jest ich tutaj kilka. I jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Jak widzicie, tutaj ten jeden cień czarny jest taki plastelinowy jakby. Świetnie się sprawdza jako baza pod inne błyski. Srebro jest takie bardzo specyficzne. Myślę, że też na jesień bardzo, bardzo dobrze się sprawdzi. No i może zieleń. Jedną z zieleni i tą czerwień, która jest bardziej pomarańczą. Chyba i nawet jeszcze nie używałam. Ale jaja. Bardzo ładne, wielowymiarowe błyski.
I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, jakie Wy palety lubicie, czy któraś z nich znalazła się na mojej liście. Bardzo jestem ciekawa. Do zobaczenia.